Regulacje nie są tylko dla giełdy, są także dla użytkowników, a bardzo często regulatorzy po prostu nie znają tego od tej drugiej strony, od strony konsumenta, ale także od osób, które tworzą całą technologię. Zależy nam na tym, aby każdy użytkownik, który chce stawiać swoje pierwsze kroki, miał miejsce, w którym może w łatwy sposób mieć dostęp do tej wiedzy. Dzień dobry, Cezar Andrzejczyk, witam w telewizji biznesowej. Dzisiaj będę rozmawiał z moim gościem o rynku kryptowalut, a w szczególności o technologicznej stronie, która jest niezwykle ważna na rynku kryptowalut Agata Fit, Head of Customer Experience zonda krypto. Witam. Dzień, dzień dobry. To może na początek powiedzmy sobie o tym customer Experience, bo może część ludzi wie, może nie wie, o co chodzi i jak ważne jest to w takiej firmie jak wasza. Okej, okay, przede wszystkim e, Customer Experience skupia się na wszelkich doświadczeniach klientów, zarówno tych e, związanych z obsługą wsparciem klienta, jak i marketingowych. Naszym zadaniem jest przede wszystkim badać, ale też wdrażać rozwiązania, które będą najlepsze dla naszych użytkowników. Wiesz, zarówno w e, kwestiach UX-owych, które są związane z designem naszej strony, ale też wsparciem klienta i tego, w jaki sposób chcą, żebyśmy się z nimi e, kontaktowali, porozumiewali e, i tak dalej. No właśnie, bo mm, jesteście platformą kryptowalutową, a jak wiadomo, Taka platforma to przede wszystkim dostęp do technologii i to, że klienci cały czas widzą, co się dzieje w ich portfelu, jeśli oczywiście chcą, bo są pewnie tacy, którzy zaglądają rzadziej, są tacy, którzy zaglądają częściej. I to sprowadza mnie na takie tory tematyki bezpieczeństwa, no bo wiadomo, że i w regulacjach, i we wszystkich obszarach, które dotyczą rynku krypto, to bezpieczeństwo cały czas się przywija. Ona jest kluczowe, szczególnie w erze AI i tej tego dynamicznego rozwoju technologii, gdzie wiadomo, że różnych nieprawidłowości, oszust i prób wyłudzania pieniędzy itd., itd. nie brakuje. Jak Wy patrzycie na bezpieczeństwo i jak gwarantujecie też bezpieczeństwo swoim klientom, zarówno jeśli chodzi o platformę, no ale pewnie też jeśli chodzi o komunikowanie się z nimi? Oczywiście. Aktualnie bezpieczeństwo jest bardzo istotne dla klientów typowo zainteresowanych kryptowalutami. Cały czas doszukują się tego, w jaki sposób mogą zabezpieczać swoje konta. I takie najprostsze rozwiązania to przede wszystkim jest edukacja. Każda osoba, która posiada kryptowaluty, powinna mieć bagaż wiedzy, który pozwoli jej przede wszystkim zarządzać swoimi środkami, zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo. I taką pierwszą rzeczą, którą realizujemy, to przede wszystkim popularyzowanie tego, tych kwestii bezpieczeństwa, ponieważ na pierwszej linii frontu zawsze jest użytkownik, który musi odpowiednio zadbać o swoje bezpieczeństwo, abyśmy my także mogli zadbać o jego. To zawsze tutaj będzie relacyjnie e, w dwie strony działało. Z drugiej strony przechowujemy środki naszych klientów e, w... Cold walletach, zimnych portfelach, które nie są e, online, aby zabezpieczyć ich środki. Więc jeżeli chodzi o kwestie zabezpieczeń, stosujemy cały czas jak najbardziej nowoczesne zabezpieczenia, aby móc zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo, aczkolwiek skupiamy się też na tym, aby cały czas edukować naszych użytkowników, aby mieli potrzebną wiedzę do tego, aby realizować tutaj e, swoje działania inwestycyjne w jak najbardziej bezpieczny sposób. Ciekawy wątek ten cold wallet. Mogłabyś troszkę powiedzieć, jak to działa w takiej codzienności użytkownika? To znaczy, mam platformę, na której mam jakieś środki, i chce je przeznaczać w postaci kryptowalut. A ten cold wallet to, to jest jakaś taka mini-lokata, jakaś taka skarbonka. Jak to moglibyśmy po polsku zdefiniować? Myślę, że gdybyśmy mieli to przełożyć na taki najprostszy przykład, to bankowość będzie tutaj bardzo dobrym, bardzo dobrym porównaniem. Jak w banku przechowujemy środki na, na kontach bankowych, mhm. kryptowaluty przechowujemy w portfelach. Mhm. I, w, I my jako giełda posiadamy swoje portfele, które służą do przechowywania środków naszych użytkowników. I dzielą się one na hot wallety, które są cały czas w sieci, z których bardzo szybko, prosto możemy wypłacać swoje środki oraz cold wallety, które są niebezpośrednio połączone aktualnie z serwerem, przez co środki są bezpieczne. To jeżeli na przykład doszłoby do jakiegoś włamania z cold walleta, po prostu takie środki są o wiele trudniejsze do wypłaty. Czyli wirtualnie, ale tak trochę offline. W takim sensie, że ci, którzy mogą mieć chęć na włamywanie się do różnych portfeli czy hakowanie... Systemów czy platform giełd kryptowalutowych będą mieli z tym problem, żeby te kolduolety ruszyć w jakikolwiek sposób. Oczywiście, jak najbardziej, ponieważ nie są one połączone bezpośrednio z siecią, co utrudnia, utrudnia takie włamanie. Jak patrzymy na rynek kryptowalut, to widzimy na pewno, że to się bardzo dynamicznie rozwija. Te ostatnie lata to jest absolutnie błyskawiczny rozwój platform, giełd kryptowalutowych. Bardzo dużo też mieliśmy. Sytuacji nieprzyjemnych, które wskazywały na to, że jednak to bezpieczeństwo jest kluczowe. No albo jakieś piramidy finansowe, albo jakieś upadające giełdy z różnych bardzo powodów. Regulacje nam się też raczej zaostrzają, i widać ewidentnie, że w Polsce jest taka tendencja i to się przejawia w tych komunikatach, które nam KNF między innymi wysyła, że jeszcze chcą regulować tutaj. I jak wiadomo, zazwyczaj interes konsumenta czy klienta docelowego ma być głównym, główną motywacją do wprowadzania tych regulacji. Za chwilę jeszcze sobie o tych regulacjach pewnie porozmawiamy, ale ja chciałem Cię zapytać o trendy czy tendencje, które obserwujecie teraz na rynku, patrząc na to, że to się bardzo dynamicznie rozwija, również w Polsce, jako jeden z większych rynków w tej części Europy. Czy to zainteresowanie wciąż jest bardzo duże, a może jest dużo większe niż w tych takich pikowych momentach, gdzie kryptowaluty naprawdę nabierały popularności? Jak, jak to teraz wygląda, patrząc na to, że no, Bitcoin rósł przez ostatnie e, miesiące, teraz trochę tam spadł? Ale niektórzy eksperci mówią, że może dojść do 100 tysięcy dolarów. Jak, jak to wpływa na zainteresowanie tą klasą aktywów i jakie tendencje wy też obserwujecie, a tym samym? Co musicie, jak musicie się dostosowywać do tego? Oczywiście, zainteresowanie jest e, coraz większe, patrząc na przestrzeni ostatnich lat. I rzeczywiście, cena bitcoina zawsze ma wpływ na to, że to zainteresowanie w tym momencie akurat rośnie. E, myślę, że przede wszystkim aktualnie to zainteresowanie konsumentów jest też skupione na pewnej świadomości. E, mimo wszystko już teraz e, osoby zainteresowane kryptowalutami mają większą wiedzę, zarówno technologiczną, jak i właśnie w kwestii bezpieczeństwa, e, więc też wiedzą konkretnie, czego chcą i zwracają na to uwagę. Więc myślę, że na przestrzeni ostatnich lat rzeczywiście to zainteresowanie jest cały czas rosnące, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Ale mimo wszystko teraz konsument skupia się na tym, aby zapewnić sobie jak najlepsze bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o przechowywanie środków, o to, z kim chce współpracować i podjąć po prostu tutaj taką formę współpracy z giełdą kryptowalutową. I także zwracają uwagę na regulacje, czy dana giełda rzeczywiście spełnia wymogi, aby móc bezpiecznie mniej zainwestować. To jakbyśmy mogli teraz troszkę porozmawiać o tym, jak wy działacie. Gdzie działacie? No bo jesteście, wiadomo, że większość giełd kryptowalutowych, co do zasady, to są gracze międzynarodowi w takim znaczeniu i ujęciu, że mogą mieć do tej platformy dostęp ludzie z różnych rynków, no nie tylko z Polski. Jak wy działacie? Jakie rynki są dla Was kluczowe? Gdzie macie najwięcej klientów, może jakbyś mogła trochę opowiedzieć o strukturze tego, jak to wygląda, a później jeszcze porozmawiamy sobie o samej platformie. Oczywiście jak najbardziej. Jeżeli chodzi o naszą giełdę, jesteśmy zarejestrowani w Estonii i tam posiadamy naszą główną licencję, która pozwala nam e, funkcjonować w świecie kryptowalut. Mhm. Ponadto posiadamy licencje na przykład w Słowacji, we Włoszech i wielu innych krajach, e, co pozwala nam po prostu rozwijać się na te rynki. Niemniej cały czas Polska jest dla nas kluczowym rynkiem, ponieważ użytkownicy bardzo dobrze wiedzą, że jednak wywodzimy się. Z Polski, że te nasze pierwsze kroki stawialiśmy właśnie na tym rynku e, i cenią sobie to, że jednak jest możliwość kontaktu na przykład z naszym działem obsługi klienta, czy na przykład e, z, na, z naszym community w języku polskim. Więc jak najbardziej, mimo naszego rozwoju globalnego, dalej dość mocno stawiamy na polskich użytkowników, bo wiemy, że jest to po prostu taki nasz początek, z którego nie chcemy nigdy zrezygnować. O platformie jeszcze za chwileczkę, bo teraz wątek trochę, który powrócił w mojej głowie, to znaczy edukacja, o której powiedziałaś wcześniej. I wydaje się, że edukacja w ogóle na rynku finansowym jest od zawsze ważna. I wszyscy o tym wiedzą. Banki, ubezpieczyciele, domy maklerskie, brokerzy Forexowi, różne inne podmioty tą edukację w taki lub inny sposób dostarczają na rynek. Bardzo często darmową. Ten dostęp do wiedzy jest. A jak wy podchodzicie do edukacji, to znaczy w jakiej formie ta edukacja u was wygląda? Czy to są jakieś webinary, czy to jest jakaś wiedza, czy jakieś streamingi na platformie? Jak, jak wy to... w jaki Postać, wy to dajecie klientom jasne jeżeli chodzi o kwestie edukacyjne takie dla najważniejsze dla nas aktualnie jest zonda krypto jest to platforma która w której przede wszystkim jesteśmy w stanie znaleźć materiały edukacyjne zarówno inwestycyjne technologiczne czy regulacyjne zależy nam na tym aby każdy użytkownik który chce stawiać swoje pierwsze kroki miał miejsce w którym może w łatwy sposób mieć dostęp do tej wiedzy i rzeczywiście na ządzie krypto realizujemy takie tematy i w zależ... W zależności też od naszych użytkowników, jaki feedback od nich dostajemy, czego potrzebują, cały czas ją rozwijamy. Niemniej zależy też nam na tym, aby cały czas rozwijać się i planujemy, aby tą samą formę, tą samą wiedzę przekształcać także na inne formy, więc w przyszłości pojawi się podcast, gdzie, e, gdzie będzie można w spokoju e, posłuchać. W, podczas jakichś codziennych o, czynności, codziennych obowiązków, e, nieco więcej wiedzy o kryptowalutach i technologii blockchain. Podcasty, bardzo popularna forma przyswajania wiedzy w ostatnim czasie, no bo masz i obejrzeć, i posłuchać, a więc, tak jak powiedziałaś, nawet jadąc samochodem można e, czegoś się dowiedzieć zamiast po prostu randomowo słuchać radia. Wiem, że będziecie przychodzić, czy przychodzicie rebranding. Jakbyś mogła powiedzieć, z czym to się wiąże, jakich zmian mo mogą się spodziewać klienci, co się zmieni e, i dlaczego na lepsze. Oczywiście. Jeżeli chodzi o kwestie Trendingu. Ona trwa już parę miesięcy. W maju zmieniliśmy swoją nazwę, aby doprecyzować nieco pokazać na rynku konkretny obszar naszych zainteresowań do poprzedniej nazwy Zonda, która funkcjonowała od 2021 roku. Dodaliśmy po prostu człon krypto, aby rzeczywiście widząc nasze logo, widząc naszą nazwę, było bezpośrednie skojarzenie się z tym, że jednak obracamy się w branży kryptowalut. Dodatkowo, oprócz oczywiście zmian wizualnych, zmian nazwy, cały czas przygotowujemy się na zmian. Tutaj e, kwestii funkcjonalności, ale także wyglądu naszej platformy, i to będzie się działo na, na przestrzeni tego roku. Już taka pierwsza zmiana została wprowadzona, mianowicie nowe logowania z nowymi funkcjonalnościami, e, które przede wszystkim mają odpowiedzieć na potrzeby naszych klientów i potrzeby rynku. E, staramy się, aby jednak nasza platforma, mimo bardzo prostego interfejsu, żeby była przejrzysta, ale także jak najbardziej funkcjonalna. E, więc z czasem na przestrzeni kolejnych miesięcy będą udostępniane nowe, nowe produkty, które będą spełniały właśnie wymogi naszej społeczności. Chciałem też troszkę porozmawiać o tym, co jest istotne dla ludzi, którzy zaczynają na rynku, to znaczy szukają dla siebie jakichś rozwiązań, bo coś słyszeli i chcieliby dowiedzieć się więcej, to po pierwsze. Po drugie, może chcieliby wybrać dobrą giełdę kryptowalutową i platformę dla siebie. Na co to trzeba zwracać uwagę jakie elementy są istotne jeśli wybieramy sobie giełdę kryptowalut co jest kluczowe jeśli chodzi o to właśnie bezpieczeństwo o tą edukację na co zwracać uwagę gdzie szukać no bo tych giełd trochę jest wiadomo że nie wszystkie są takie same każda się od czymś od siebie różni są giełdy które są regulowane i spełniają wszystkie wymogi nadzorców na danym rynku na co powinien patrzeć człowiek, który zaczyna dopiero swoją przygodę z kryptowalutami? Myślę, że właśnie kwestie regulacyjne warto zweryfikować i sprawdzić, czy przede wszystkim giełda ma jakiekolwiek regulacje, które pozwalają jej w legalny sposób funkcjonować Czyli na rynku. Na przykład rynku. licencje, o których wspominałaś? Tak, jak najbardziej. Tutaj już taka, posiadanie takiej licencji przede wszystkim jest pewną zabezpieczeniem dla użytkowników. Tak? Korzystając z firm, które, które są regulowane, mamy pewność, że jednak jest brane dobro konsumenta na samym końcu. Tak? Mamy Organ nadzorujący, do którego w razie czego, w razie jakichkolwiek problemów, możemy się po prostu zwrócić, bo regulacje nie są tylko dla giełdy, są także dla użytkowników. Mamy ten organ, który właśnie ma działać w interesie użytkowników, więc warto tutaj skupić się na tym, ale myślę, że też bardzo istotne, oprócz też edukacji, są kwestie, czy dana giełda spełnia nasze wymagania, przykładowo, jeżeli jesteśmy osobami początkującymi i na przykład. Planujemy dokonać zakupu na przykład y, tylko w złotówkach, tak? a następnie środki znowu spieniężyć na złotówki i wypłacić. Czy taka giełda w ogóle oferuje nam taką funkcjonalność? Bardzo często zdarza się to, że użytkownicy niestety nie sprawdzają takich informacji, a nie posiadając podstawowej y, wiedzy odnośnie działania kryptowalut, bardzo trudno jest po prostu wypłacić takie środki, na przykład na portfele zewnętrzne. A więc myślę, że po prostu poświęcić trochę czasu na research, na edukację, aby sprawdzić, czy miejsce rzeczywiście spełnia naszym wymaganiom. Bo wymagania będą zawsze też różne, w zależności od użytkownika. No właśnie, a propos wymagań, wytycznych, regulacji i różnych elementów, które się pojawiają w systemie prawnym dotycząc, dotyczących rynku kryptowalut. Nie od dziś widzimy, że nadzorcy się temu przyglądają i chcą ten rynek kryptowalut bardzo ograniczać. To jest może dobre słowo, bo często jest tak, że chro, chcemy chronić interes konsumenta, ale tym samym ograniczamy na przykład działalność podmiotom, które działają na rynku kryptowalut. No teraz ta słynna ustawa o kryptoaktywach, która jest jakby w pracach, w toku, też ma wprowadzić różne zmiany. Nie wiadomo, w jakim kształcie ona wejdzie, ale to pokazuje, że ustawodawca myśli o tym, żeby jednak jeszcze zabezpieczać tego konsumenta. Tylko pytanie, czy KNF i inne podmioty, wprowadzając takie obostrzenia, takie regulacje, faktycznie finalnie chronią tego konsumenta, a czy może nie zabierają mu swobodnego dostępu do na przykład takiego rynku. Bardzo dużo takich rzeczy mieliśmy, kiedy Forex był, i próbowano tam możliwie mocno przykręcić śrubkę i wcisnąć hamulec. No ale zawsze będzie jakaś grupa społeczeństwa, która ma większą inklinację do ryzyka, i taka grupa, która ma większą awersję do ryzyka. Ludzie powinni mieć dostęp do również ryzy ryzykownych aktywów, jeśli chcą. Inwestować swoje pieniądze. Kwestia, oczywiście, jak my to prezentujemy, jaki marketing do tego robimy, czy wszystkie regulacje, jeśli chodzi o informowanie klienta o ryzykach, są spełnione. Czy nie uważasz, że troszkę jedziemy w kierunku takiego przeregulowania, gdzie jednak klient, ok, on musi być chroniony, ale z drugiej strony powinien mieć też swobodny dostęp do różnych instrumentów, na które ma ochotę, jeśli ma. Może ma większy apetyt na ryzyko, może chce zainwestować w coś, co jest bardziej ryzykowne. Nie oceniamy tutaj teraz, która klasa aktywów jest mniej lub bardziej ryzykowna, tylko bardziej sam fakt, że są takie obszary, gdzie tych regulacji jest chyba jednak za dużo. Czy uważasz, że rynek krypto to jest jeden z takich obszarów, gdzie tych regulacji już jest dość czy jednak rozsądnie, ale należy to dalej kontynuować? Myślę, że możemy kontynuować kwestię regulacyjną rynku kryptowalut, ale jest tutaj pewna potrzeba zrozumienia tego. Osoby, które ustanawiają regulacje i chcą przede wszystkim chronić konsumentów, powinni mieć konkretną wiedzę odnośnie tego, jak to działa i tak naprawdę z jakimi zarówno zaletami, korzyściami, ale i zagrożeniami to się wiąże. A bardzo często regulatorzy po prostu nie znają tego od tej drugiej strony, od strony konsumenta, ale także od osób, które tworzą całą technologię. Więc myślę, że jak najbardziej chronienie konsumentów jest jest zawsze ważne, ale za tym musi iść konkretna wiedza i e, oparta na przede wszystkim doświadczeniu, na praktyce. Tak? Tutaj e, możemy mówić godzinami tak naprawdę o tym, jakie ryzyko wiąże się z inwestycjami w kryptowaluty, ale dopóki nie zobaczymy tego od tej drugiej strony, co jest ważne dla użytkowników, dlaczego oni też podejmują takie decyzje ryzykowne, nie będziemy w stanie ustanowić przepisów, które będą adekwatne do naszych konsumentów. Tym bardziej, że to jest rynek cały czas zmieniający się, który dynamicznie e, się zmienia, więc regulacje tak naprawdę za parę miesięcy mogą być już dawno nieaktualne. No właśnie, mamy często taką rozmowę czy dyskusję na temat tego, czy regulacje w ogóle są w stanie nadążyć za technologią, bo to, i to w całej Europie ta dyskusja trwa. Czy różnego rodzaju regulacje na poziomie europejskim, krajowym, często to jest tak, że unijne jakieś dyrektywy wchodzą bezpośrednio do porządków prawnych danego kraju członkowskiego, ale czy kiedykolwiek regulacje realnie będą potrafiły nadążyć za technologią? Bo tak jak rozmawiamy, technologia również w krypto jest nieodzowna. Mamy blockchain, który daje duże, dużą dozę bezpieczeństwa i to chyba powinno się tłumaczyć ludziom, na czym ten blockchain działa. Na co dzień masz styczność z klientami, którzy mają swoje środki na waszej giełdzie. Powiedz, czy widać jakieś tendencje wśród klientów, o co oni pytają, czego najbardziej poszukują, jakiej wiedzy poszukują i czy. Czyli dwa pytania de facto. Te regulacje i prawo kiedykolwiek jest, będzie w stanie nadążyć za technologiami, i drugie, jakie pytania zadają klienci? No bo pewnie takich pytań troszkę macie. Czy to są bardziej pytania dotyczące stricte platformy i konkretnych funkcjonalności, czy na przykład też pytania dotyczące jakichś ogólnych tematów, na przykład tego, a co sądzicie o ustawie o kryptoaktywach? Jak, jak tutaj byś mogła to opisać? Jasne, to od pierwszego pytania, jeżeli chodzi o nadążanie regulacji za technologią. To będzie, byłoby trudne do zrealizowania, ale myślę, że mimo wszystko można byłoby to, e, można byłoby to wykonać, jeżeli regulatorzy podeszliby właśnie od tej strony praktycznej, byłyby sztab osób, które rzeczywiście chcą poznać tą technologię i na bieżąco będą je, ją śledziły. Obecne trendy, tak? co się tak naprawdę dzieje, jeżeli chodzi o e, rynek kryptowalut. Teraz dość mocno tego brakuje. Brakowało tego przez ostatnie lata. Myślę, że ta ustawa mimo wszystko też pokaże nam, że nadal nam tego będzie brakowało, bo świetnie będziemy mieli ustawę, która pewne rzeczy będzie. Regulowała, aczkolwiek będziemy potrzebowali dalej tutaj przejścia przez kolejne tematy, przez kolejne wyzwania rynkowe, więc ona tak naprawdę cały czas powinna być kontynuowana. Czy to się uda naszym regulatorom? Myślę, że to się okaże dopiero w, w przyszłości. Trudno jest tutaj e, rzucać jakimś prognostykiem, czy rzeczywiście to będzie coś pozytywnego, czy negatywnego. Mamy nadzieję, że też tutaj regulatorzy spojrzą na to od strony praktycznej, że to jest rynek, który dynamicznie się zmienia e, i tak naprawdę my musimy chcieć za nim nadążyć, żeby rzeczywiście pomóc konsumentowi, bo to na samym końcu będzie dla nas najważniejsze, żeby to konsument po prostu był bezpieczny i mógł bezpiecznie inwestować w swoje środki. I druga część pytania. A jeżeli chodzi o drugie pytanie, to jest ciekawe. Bardzo często są o pewne funkcjonalności. Myślę, że jesteśmy też w takim e, dobrym terminie, że najwięcej pytań jest na pewno o rozliczenie podatkowe, które no też bardzo często nie jest jasne dla użytkowników, e, co niestety się zdarza. Bardzo wielu e, doradców. artykułów o podatkach od kryptowalut widzę, że pojawia się w mediach, czyli ten temat jest gdzieś podniesiony. Jest podniesiony. E, za każdym razem w Nowym Roku on się pojawia i. Jest to tendencja coroczna, że rzeczywiście użytkownicy szukają nowych informacji. Od paru lat tak e, rozliczenie z podatku się nie zmieniało, więc ono cały czas jest aktualne, aczkolwiek jest ono o tyle problematyczne, że bardzo wiele podatków e, doradców podatkowych e, nie, nie do końca wie, w jaki sposób rozliczyć te podatki, więc użytkownicy szukają e, cały czas nowych informacji, które pozwolą im w jak najprostszy sposób rzeczywiście uwzględnić inwestycje w kryptowaluty w rozliczeniu rocznym PIT. Takim akcentem Dosyć pozytywnym, aczkolwiek dla niektórych nieprzyjemnym, to znaczy pamiętajmy, podatek roczny i zeznanie roczne musi obejmować różne przychody, również z kryptowalut. I jeśli ktoś nie wie, jak to zrobić, to koniecznie poszukajcie wiedzy na ten temat. Ona oczywiście jest dostępna w internecie. Agata Fithead of Customer Experience Zonda krypto. Była gościem telewizji biznesowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa do oglądania takich rozmów i słuchania ekspertów, bo warto być na bieżąco z tematami, zwłaszcza takimi szybko rozwijającymi się jak rynek kryptowalut. czy kłaniam się, do zobaczenia.